żebyśmy w tym gronie omówili takie problemy jak po pierwsze sprawa kolejnego, szóstego spotkania lotniczych pokoleń, które wstępnie zostało zaplanowane na 25.08.2016. No, na poprzednim spotkaniu rozpatrywaliśmy różne koncepcje programu tego spotkania, dlatego że no, najważniejsze, żeby zakres rzeczowy był zrealizowany. Jeżeli chodzi o zakres rzeczowy, no było szereg propozycji. Prosiłem również o to, żeby przysyłać pocztą mailową. W związku z powyższym, no chciałbym, żebyśmy dzisiaj przedyskutowali, na co możemy, jeżeli chodzi o program, liczyć. Dla przypomnienia podaję, że ja między innymi sugerowałem, że można byłoby po pierwsze wysłuchać jakichś informacji polskich zakładów lotniczych o aktualnych kierunkach rozwoju tej firmy. No. Ja to nawet widzę czasami, jak tam w Ministerstwie Rozwoju przedstawiają się duże firmy, przedstawiają się małe. To jednak widzę, że te małe w ciągu 25 lat zrobiły kolosalny postęp i one stanowią ten motor postępu, a te wszystkie duże niestety spadły z pierwszej ligi do trzeciej, czwartej. No ale konkretnie z tych małych firm, jakie by wchodziły w grę? Eurotechnik? Na przykład. No. To jest firma, o której dużo się pisze ostatnio, nie tylko w prasie lokalnej. Niewątpliwie to jest firma innowacyjna, co by tu nie mówił. Mała, ale innowacyjna. Ostatnio jej drony latają w siłach powietrznych kraju. To to już 80-lecie decyzji o powstaniu właśnie wytwórni płatowców w ramach COP-u w Mielcu. I tylko tu no, potrzebny byłby. To już ci mogę powiedzieć, przedwczoraj już takie zapadły decyzje, pan Darecki na wicepremierze Morawieckim próbował wymusić, żeby ta uroczystość odbyła się na Podkarpaciu. Czy to mu się uda, to nie wiem, no ale możemy się tylko wpisać w tą uroczystość rzeszowską, bo ona będzie bardzo mocno wypuklona. Uprzejmie powiedzieć, jest autentyczne 80-lecie powstania COP. Jeżeli mamy mówić o spotkaniach pokoleń lotniczych, to przypomnijmy sobie, co to są pokolenia i jakie te pokolenia lotnicze autentyczne są. Co zbudowało pokolenie rocznik 00 albo 90 36 roku? Dobry. Praktycznie rzecz biorąc w Mielcu tutaj to funkcjonuje. Pokolenie rocznik 20 zbudowało firmę przedwojenną, grupę wytwórnie płatowców NRDA. Dzięki pokoleniu 20 mamy zbudowanych kilkanaście pierwszych roków infrastrukturę, rozwój praktycznie rzecz biorąc wyciągnięto z głębokiej biedy kilka tysięcy ludzi, którzy nie widzieli w życiu żarówki, którzy nie wiedzą, co to jest wygódka, którzy nie wiedzą, co to jest woda w domu. Wciąż wspominają, więc wyjaśniam, co te dziwne trzy literki oznaczają. W – wytwórnia, S – to sprzętu, K – komunikacyjnego. A z wdzięcznością wspominają, bo dała wiele dobrego. Pracę miało mnóstwo osób z Mielca i jego okolic. Nawet chłoporobotnicy dobrze czuli się w tej roli. Budowano samoloty szkoleniowe i bojowe, pożarnicze i rolnicze, sanitarne, transportowe. Także różnych samochodów wykonano wręcz bez liku. Nawet powstał pierwszy w Polsce mały samochodzik Mikrus. Konstruktorzy wymyślili absolutnych hitów wiele, a światową sławę zdobył pojazd elektryczny Medex. Słynne były też silniki i aparaty wtryskowe, agregaty elektryczne oraz atlasy sportowe. A do tego sprzęt przeróżny, domowe szafki chłodnicze, wagi, pompy i narzędzia, innych rzeczy już nie zliczę.
WSK też spowodowało kompleks obiektów sportowych. Dom kultury i przedszkola, w górach dom wypoczynkowy. Ale wszystko ma swój koniec i przy Mielczan bezsilności nowy rynek doprowadził WSK do upadłości. Tak to wygląda. Tak końcówka mi się. Panie Józefie, gratuluję, bo mnie się to takie coś podoba, co pan tu przed chwilą pokazał. Ale nasza dyskusja to tak ofiewa, nagadamy się, za chwilę odejdziemy, pójdziemy i tak dalej. Ja tylko jedno, jak maniak powtarzam, gdzie te organizacje lotnicze, jakie by nie były, mają się i gdzie one się mogą kiedykolwiek spotkać. Raz mówimy, żebyśmy chcieli pokazywać ludzi, co pan Kaziu mówi, takich. Pytam się, gdzie? Tu trzeba herbatę kupić, kawę kupić, ciastko kupić i tak dalej. Pytam się, ja już się nie raz to pytam, to tak jak... Czy my mamy jakieś malutkie pomieszczenie, bo Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej ma kuchnię, bo im sprezentowano kuchnię. Jak się pojedzie na wioski, do gminy, wszystkie gminy mają swoje sale, robią spotkania. Ja się zapytam, jeżeli mówicie o tym dromaderze, czy o Iskrze, czy o jakimś innym samolocie, czy zaprosić młodzież, czy pokazywać tych wielkich ludzi, którzy w fabryce, powiedzmy sobie, teraz mają nowe zakłady. Gdzie my go możemy zaprosić? I żeby on przekazał, zaprosić młodzież czy starszych ludzi, że on chce zademonstrować to, co produkuje, chciałby się pochwalić. No nie ma, kochani, nic. I tu jest ta cała przyczyna tego wszystkiego, że my gadamy, nagadamy się, pójdziemy, może byśmy to jeszcze zrobili, może tamto zrobili. No kiedyś ktoś pomyślał, żeby było spotkania pokoleń. To jest kapitalne, ale takie spotkania pokoleń, czy spotkania powinny mieć jakieś tego. Pan Kazimierz i każdy tu praktycznie z nas, może ci młodsi nie wiedzą, ale była kiedyś Owiewka, prawda? Mogno tam były odpowiednie zagrać, można było warcaby, szachy inne i również były kluby dyskusyjne. Później żeśmy my jako młodzi ludzie wybudowaliśmy klub pod Sosnami. Przepiękne sale w lesie tu. Nikt dzisiaj nie pyta się, co się z tym dzieje. Tu sobie weszło kilku urzędników i ma tam sale komfortowe, bo to było kiedyś dla załóg. I tam było, czy tu, czy tam, można by było te spotkania robić i powinno się ich robić. Mało zapraszać młodzież. Tą młodzież, która, to co Zbyszek mówił, nie wie, kto to był Ryczek, kto to był tam Tkaczyk czy Szaniawski, to już może mniej będę tego. Myśmy się powinni skupić w tej chwili, żeby gdzieś jakieś wywalczyć lokum, żeby te organizacje, nie w kuchni, gdzie jest, każdy może wejść i wielka organizacja ma kuchnię, a obok jest duża sala, która powinna być dla takich organizacji społecznych udostępniona i na każdym kroku, i gdzie jest na dole też jakiś tam barak, można kuchnię. I tuśmy powinni pójść, żebyśmy mogli cokolwiek tworzyć, z kimkolwiek się spotkać, to tu trzeba prosić, żeby tu dzisiaj będzie to. Kaziu już 3 razy dzwoni, tu, tam. No ale coś za coś jest. I każda dyskusja, która tu w tej chwili jest, to powinna ofiewać, tak, będziemy to robić, ale musimy mieć jakiś ruch. To jest ważne, co kolega Józef mówi, tylko akurat to grono, które tu się spotyka. Nie jest kompetentne? Nie jest kompetentne. Ale chociaż, no chwileczkę. Chociaż w międzyczasie ja tutaj... Właśnie, do tego zmierzam. Ja tutaj nie tyle zmierzam, co wypełniłem od promlotu i tutaj poparłem, prawda, przedstawiciela naszego do tej rady. Tutaj koledzy również, którym... Wypełniłem, ale nie jestem godzien. Nie, ja również napisałem, że Promlot jest organizacją działającą na terenie Polski, z tym, że siedzibę ma... I to jest kluczowe, tu kryterium. Tak, siedzibę, ale chodzi o to, że też tak jak na przykład aeroklub Bodka Mrozka, to Bodek Mrozek jeszcze... świętej pamięci, jak za czasów swojego żywota, brał udział w naszych spotkaniach, występował przy Iskrze, pamiętamy. No nie można z tego tytułu, że on tutaj działał i jego następca tu działa, dyskwalifikować, że nie ma prawa
decydować o przedstawicielach, którzy będą stanowić tą Radę Pożytku Publicznego. I ta Rada Pożytku Publicznego, ja myślę, że może też być tym kolejną kroplą, która będzie powodować... 3 lata o to walczy. Może jeszcze trzeba będzie 3. Ja był wicestarostą. Samą historię nie możemy ten karmić po prostu pokazać, jak to szło. Jeżeli jest 80-lecie COP-u, mnie się wydaje, że te małe firmy też mają ciekawe technologie i też będzie sporo rzeczy, które można pokazać. Czyli pokażemy ich historię. A ja do historii dodam, dzisiaj przeczytałem w hinduskim czasopiśmie pochwałę na temat iskier. Powiedzieli, że wylatali, to zapamiętałem, 190 tysięcy godzin, przeszkolili 1500 pilotów. No super. Bo możecie sobie zarejestrować, w Indiach taka informacja poszła. I teraz tak, I taka informacja historię. Może być powtórzona na spotkaniu. To jest historia, którą się chwalimy, ale teraz możemy pokazywać, że robimy drony, że jest technologia przyrostowa, tak zwane drukowanie 3D, prawda, że wchodzimy w te nowoczesne obszary i pokazać, że Mielec jednak ciągnie. No, nie da się nie zahaczyć, uważam, o Dolinę Lotniczą, bo jednak Dolina Lotnicza pana Dareckiego, no jest to ewenement, to też jest, też by to pokazać. Mielec też się w jakiś sposób to wpisuje. Mi się wydaje, że trzeba akurat, powiedzmy, ten wątek należałoby rozbudować w sensie postępu, kiedy to kreowania tych nowej techniki i postępu w ogóle jako takiego w Mielcu. Prawda? My w naszych dotychczasowych spotkaniach, to też taka mała obserwacja, mało albo w ogóle nie dajemy miejsca dla właśnie tego, że przecież w Mielcu był świetnie działający OBR. Do tej pory mi się widzi, że chyba w żadnym ze spotkań na ten temat nie było powiedziane. Nasze spotkania i nasze informacje są zbyt statystyczne. Mówi się, że tam w tym roku 50, w innym 150, tam 70 tysięcy samolotów i tak dalej. To nikomu nic nie mówi. Po prostu. Natomiast zostawiamy niejako bez jakiegoś wybicia faktów tworzenia takich przez ludzi. Przecież sam OBR bez ludzi to jest nic. I jakoś najbardziej bym proponował jednak na to zwrócić uwagę, chociażby na bazie ostatnich jakichś doniesień o tworzeniu OBR-ów w Rzeszowie. Prawda? I kiedy to Morawiecki, prawda, z wielkim tam zachwytem, że gdyby nie nasi partnerzy z Kanady, prawda, i pracownicy, to by byłoby w ogóle to by mogiła. To by tu nic nie było. No i nasz westchnie. Jest po co się spotykać i żeby koncepcję właśnie prezentacji 80-lecia tutaj przedstawił kolega Kazimierz, a koncepcję zaprezentowania tych nowych firm, nowoczesności i tak dalej, prezentację, żeby kolega Włodek przedstawił. To nie może być, że w takim razie sprawę z 6 spotkań lotniczych pokoleń. Na dzisiaj. Na dzisiaj. To poczekaj, tak. to jeszcze do zakończenia. Józiu tutaj mówi, kapituła działa na zgłoszonych wnioskach. Zróbmy akcję, żeby te wnioski spływały. Tak jest. Prawda? No więc dlatego podałem apel, żeby one spływały. Nie. To, że 5. zjazd takichże może być w Mielcu w 2017 roku, konkretnie od 21 do 22 października. Jeżeli chodzi o ten zjazd agrolotników, to tak jak w Poznaniu czy w Krakowie, to udział bierze około 300 osób, z tym, że zakłada się, że 250 to będą przyjeżdżający, a z kolei lokalnych to w granicach 50 osób. To są zjazdy, które mają już swoją renomę i jeżeli chodzi o mielecką lokalizację, ona została zaakceptowana przez prezydenta i została zaakceptowana przez samorządowy Centrum Kultury, że jest możliwość w tym czasie, żeby odbyło się takie
właśnie spotkanie. Na tym spotkaniu no, też byłaby sprawa towarzyszących jeszcze takich, oprócz takiej typowej po prostu wystąpień i tak dalej, które były na poprzednich zjazdach, jeszcze byłaby wystawa, ponieważ rok 2017 jest rokiem 50-lecia rozpoczęcia usług agrolotniczych w Polsce. I tak się... Nie w Polsce, za granicą. No w ogóle usług, że Polska podjęła usługi agrolotnicze zagraniczne. I to podjęcie było przez konkretnie WSK Mielec. I z tej okazji byłaby również zorganizowana taka wystawa właśnie jak 50 lat temu ta usługa w Afryce wyglądała. Tu kolega Józef i kolega Jerzy mają zdjęcia z tamtego właśnie czasu i one by były podstawę takiej właśnie wystawy w Domu Kultury. No, rozpatrujemy również też, ponieważ to będą ludzie z zewnątrz, żeby może na rynku też zaprezentować jakąś taką skrótową historię rozwoju tego lotnictwa w Mielcu. Ja zacząłem zastanawiać się nad tym, żeby pokazać stulecie Mielca, ponieważ stulecie niepodległości jest w 2018 roku, to można już tak z pewnym wyprzedzeniem pokazać, co się od 1918 do 2017, czyli 99 lat w Mielcu działo. No jeżeli chodzi o jakąś taką sprawę, która by w pewnym sensie wprowadzała do tych rozmów o tej historii, to byłby taki wykres, który zaczynam tutaj opracowywać. Na tym wykresie jest pokazane tak, to jest tym kolorem, to jest jak się rozwijał Mielec, to jest akurat te stulecie pokazane. Jak się rozwijał Mielec, to może tutaj kolega Jerzy by nam, prawda, który brał udział już w poprzednich zjazdach, przedstawił, jak wygląda aktualnie. W skrócie, pierwszy zjazd powstał z inicjatywy jakiejś tam grupy ludzi z chęci spotkania się. Ja tylko tak tytułem wprowadzenia powiem, że przez Zakład Usług Agrolotniczych przewinęło się 585 pilotów, 926 mechaników. Na akcjach zagranicznych, to co się przewijało. Z inicjatywy grupki ludzi, ktoś tam rzucił hasło, może by się tam spotkał, wypił kawę, piwo. I inicjatorem tego, organizatorem pierwszego, w zasadzie to miało być jedno jedyne spotkanie, był inżynier Mazan. W tamtym czasie pracował w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, wcześniej był dyrektorem ZUA też. Wspólnie z panem Stefanem Weckerem, głównym inspektorem lotnictwa cywilnego w pewnym czasie, wykombinowali takie towarzyskie spotkanie. Odbyło się to w 2005 roku na Mazurach. Bardzo sympatyczne, miłe, bez jakiejś tam wielkiej pompy zewnętrznych zakładów. Po prostu składka własna. Jacyś tam drobni sponsorzy się znaleźli, dorzucili do tego, żeby było mniej, bo to już większość ludzi na emeryturę. I wtedy po tym zjeździe w 2005 roku został, że tak powiem, wymuszony drugi. Organizatorom uczestnicy nie darowali, niemalże zmusili do zorganizowania następnego zjazdu. I następny zjazd odbył się w roku 2008. W
pobliżu Ostródy, to był, już nie pamiętam nazwy miejscowości, też bez wielkich zakładów i wielkich pomp, nie, oparte w zasadzie o udziały własne. Kilku sponsorów dorzuciło parę groszy i w zasadzie miał to być ostatni zjazd. Z czasem wyszło, że w Muzeum Lotnictwa w Krakowie nie ma wystawy samolotów rolniczych. Inżynier Karst zaczął za tym chodzić, żeby w Muzeum Lotnictwa stworzyć takie stanowisko, stoisko czy dział agrolotnictwa. Wspólnymi siłami na zasadzie okrzyku, kto mógł, przyjechał pomóc. Pościągaliśmy trochę tych samolotów, jedynie dromadera brakuje do dnia dzisiejszego, bo za drogi był taki przeżytek, żeby go tam ustawić i do dzisiaj dromadera nie ma w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Stworzyliśmy tą wystawę. Przy tej okazji odbył się trzeci zjazd. To było w 2011 roku. Przy tej okazji było odsłonięcie tablicy pamiątkowej tych, którzy w usługach zginęli. Bo to też jest znaczna ilość ludzi, 70 parę osób. Podczas tego zjazdu na terenie muzeum już się narodziła inicjatywa zorganizowania następnego. Wystąpił z taką propozycją i z zaproszeniem dyrektor Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego ze Szreniawy. I na tej bazie, opierając o to, przy pomocy też tam wąskiej grupy ludzi, którzy jeździliśmy, najwięcej czasu pochłonęło odtworzenie, odbudowanie M15, ten, który był tam w rejonie Szczecina rozbity. Muzeum kupiło dromadera z ZUA, no i dostali AENA, inne samoloty w sumie mają, powiedziałbym, nawet ciekawszą wystawę lotniczą, jak Muzeum Lotnictwa. Mają 240 samolotów. No. W tej chwili... Znaczy w Krakowie. Kraków. To Kraków. 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 Mówimy o Szreniawie. Nie, w Szreniawie tam jest... Szreniawie to nie jest. W Szreniawie jest 6. Antonow, jest Dromader, jest M15. No CSS jest. Jest CSS, jest Gawron, jest Kruk, jest śmigłowiec Mi-2. Tak, nie, to jest praktycznie wszystkie samoloty, które główne, rolniczo to latały. To z tych głównych, nie wspominam. No i teraz powstała inicjatywa, koncepcja, żeby zorganizować piąty zjazd w Mielcu. Podstawa tego to jest, znaczy podstawa. Do wykorzystania temat. 50. Dobrze mówię? 50. 50. rocznica rozpoczęcia usług agrolotniczych przez WSK Mielec. Pierwsze AENy poleciały do Egiptu i Sudanu z WSK Mielec. Później to zostało przejęte przez ZUA. Już pomijam te wszystkie jakieś tam szczątkowe jeszcze inne firmy, Aeroklub. Nie, w każdym razie WSK Mielec temat odpuściło po jednorazowej akcji. No ale fakt taki był. Jest okazja, żeby pod to podjąć. Żeby to było 300 osób, tak jak było ostatnio, będzie trochę mniej. Tylko teraz by się trzeba było zastanowić nad taką rzeczą. Czy w ogóle to robić pod tą banderą i co tym ludziom można tutaj pokazać. No bo pierwsze to było bufetowe, nazwijmy to, spotkanie. Uważam, pierwsze rozmowy się już jakby rozpoczęły i były prowadzone u pana prezydenta.
myśmy się już spotkali w hotelach, ja mam rozeznanie, gdzie ci ludzie mogą być i tak dalej. Jest dobre miejsce, powiedzmy sobie, z racji tego, że pan dyrektor Teichma jest otwarty, co byśmy chcieli. Możemy zrobić występ, taki czy inny. Jest wiele różnych możliwości. Dzisiaj to jest ważne tylko tak, żeby powołać sztab ludzi, ludzi, którzy będą chcieli to zrobić profesjonalnie, jak kiedyś Mielec no, słynął z tej organizacji, bo dziś wykupiło od WSK około 1000 samolotów. M18, M18 i AN2. No i kilka M15, które trochę pracują. Ja uważam, żeśmy tego nie powinni przespać. Myśmy powinni to zrobić z otwartymi rękami i mało. Co chcemy zrobić, to już żeśmy obchodzili. Teraz byśmy chcieli uzyskać jakiś kawałek decyzji, żeby powstała na terenie tu, gdzieś, na placu, może przed Domem Kultury, może aleja jakaś, 50. rocznicy usług, wykonania usług lotniczych z tą ekipą całą i pokazać, ile tych samolotów na tej tablicy wyprodukowało WSK, jakie rolnicze, bo to przede wszystkim rolnicze. Mało. Jeżeli by się udało, z Kaziem takie mamy propozycje. Nic konkretnie. Nic dlatego, do przodu, tak. Do przodu trzeba iść. Problemy, jak problemów nie ma, to znaczy się nic się nie robi. Jak są problemy, to coś się robi. I tutaj powinniśmy się wszyscy zaangażować. Jeżeli ktoś nie chce, to z góry powinien powiedzieć, ja odchodzę. My widziałem i byłem świadkiem, bo pełniłem tą funkcję dyrektora i wiem, jeżeli pozwoliło sobie trzech czy czterech ludzi, i każdy z innej miejscowości, dwóch jest, Kars, Mazan, Wecker i bym powiedział, i oni potrafili to zrobić, no powiedzmy sobie, przepiękne imprezy. Tu są zdjęcia, można oglądnąć, z każdej z tej imprezy ja mamy zdjęcia, ilu tych ludzi można nawet wyliczyć. I wszędzie było około 200-300 ludzi i nikt nie tego. Będzie rzutka dosyć pokaźna. Hotele wiemy, ile kosztują. Wiemy, ile może się zmieścić na sali. Byliśmy, oglądaliśmy, no około 300 osób. Dyrektorka biblioteki, która no, współpracowała przy zjazdach lotniczych pokoleń, spotkaniach lotniczych pokoleń, jest ciężko chora. I ją może uratować operacja specjalistyczna, która jest eksperymentalnie robiona przez klinik pozarządowych powiatu mieleckiego. Też taką akcję propagowało. No, myśmy już na konto Fundacji SOS, która załatwia umowę, przekazali 1400 zł, jakie udało nam się zebrać. To jest spora suma. Tutaj trzeba pochwalić w szczególności kolegę Józefa, który się ogromnie zaangażował w to, żeby rzeczywiście wesprzeć. No, obecnie wiem, że jest na koncie tylko 20 tysięcy, potrzeby są około 50 tysięcy, więc nadal tej akcji nie zamykamy. Jeżeli będą jeszcze chętni, to bardzo proszę, ja mam i numery konta i tak dalej, mogę przekazać, żeby po prostu można było takie wpłaty zrealizować. To jest pierwsze na długoletnie wydzierżawienie tego samolotu i w poniedziałek ma wejść już pismo w tej sprawie oficjalne z Urzędu Miejskiego, podpisane przez prezydenta. I gdzie stanie ten mig? No są tam jakieś koncepcje, do końca jeszcze nie jest to zadecydowane. Także to sprawy przesuwają się do przodu. No to w zasadzie byłyby... Sprawa taka, że dzięki tutaj dykasowi panu już znaleziono miejsce, gdzie ten samolot będzie jakby chwilowo dany do przeglądu, remontu, bo
kopułkę trzeba zrobić i pewne takie zagniecenia, gdzie drzewo się na ten samolot przewróciło, no i zagniecenia są, ale tak praktycznie Kraków nam okazał dosyć tak sympatię, że no, wszystkie elementy jak koła i tak dalej i zbiorniki podmieszane, wszystko dostaniemy. Tylko będzie znowu trzeba organizować ludzi, którzy by usunęli te, no bym powiedział, uszkodzenia i inne rzeczy, które, no i później trzeba ten samolot jeszcze pomalować i ewentualnie, jeżeli będzie miejsce, to gdzie ono będzie, bo można to w jakimś tam stopniu, no musi być jakiś, no ten stelaż pod ten samolot, w związku z tym coś to też będzie się musiał zajmować. I to jest taka tutaj na dzień dzisiejszy sprawa. No, jest to MiG w bardzo dobrym stanie jeszcze, jeżeli chodzi o blacharkę i tak dalej.